Suchar, suchar twardy jak plastiki tutaj na boczkę. Nie można niczyć. Ludzie często w komentarzach do filmów o autach elektrycznych piszą V8, moc, nie wiem, silnik, dźwięk i tak dalej. Bo to jest wersja deweloperska. Ale się doczekali. Tak, bo tak naprawdę Volkswagen pokazywał jakieś tam modele koncepcyjne. O, panie, najstarsi ludzie nie pamiętają, kiedy to było. Co my tu w ogóle dzisiaj robimy? Stoimy sobie w plenerze. Zasadniczo robić się nam nie chce. Znaczy nie, no w pracy jesteśmy. Robić się nam chce. Robić się nam chce. Jesteśmy w plenerze i... Ostatnie porównanie, już mam porównanie. Pokazujemy niemiecką ofensywę. Elektromobilności. Niemiecką ofensywę elektromobilności, tak, oczywiście. Tak. Ja mam Porsche Taycan 4S. Ja mam Volkswagena ID3. Oba są elektryczne. No, oba są elektryczne i oba teraz są niemieckie. Ale teraz coraz częściej mamy elektryczne samochody, no. No. Powiem ci, że przez ostatnie tygodnie jeżdżę wyłącznie autami elektrycznymi i aż trochę się stęskniłem za z autem silnikiem spalinowym. Ja też, ale następny też będę miał elektryczne. Ty zresztą też. Ja też. No dobra. Powiem ci tak, no, na ten samochód wszyscy czekali latami. Bo tak naprawdę Volkswagen pokazywał jakieś tam modele koncepcyjne. O, panie! Najstarsi ludzie nie pamiętają, kiedy to było. I tak. Samochody o tym kształcie, prototypy o tym kształcie widzieliśmy już bardzo, bardzo, bardzo dawno. O, i bardzo dawno temu można było je zamówić w salonie, ale potem ludzie czekali i czekali, ale się doczekali. Tak, a potem były różne problemy przejściowe i mniej przejściowe. Ostatni problem dotyczył między innymi tego, że po wypadku te samochody jednak miały nie wzywać pomocy, mimo że powinny były wzywać pomocy. Oj tam, oj tam. A jakie ładne czarne logo, białe, czarno-białe. Tak, logo jest nowe. Nowe, stare. Nowe, stare. W każdym razie zmieniono oprogramowanie, poprawiono to i owo i samochód już jeździ i jest dostępny i no można jak go kupować. Przyjechałeś, to jeździ. Aczkolwiek zdaje się, że niektórzy klienci narzekają, że dostali nie do końca to, co zamawiali. Bo to jest wersja deweloperska. Ja bym tak ale przyjął. Ale oni za jakiś czas dostaną już dokładnie to, co zamówili, w sensie niektóre funkcje zostaną odblokowane. Z automatu. Z automatu. No. No, w każdym razie, Volkswagen ID3, zupełnie inna klasa cenowa od tego tutaj pięknego, zielonego. I ja się z tobą nie zgodzę, bo to jest samochód budżetowy. To jest samochód, on wygląda jak budżetowy, no ale słuchajcie, no ten samochód, ceny tego samochodu się zaczynają od 156 tysięcy, więc mówienie o samochodzie za 156 tysięcy, że jest budżetowy. Tak mówią. To mimo inflacji, która od pewnego czasu w Polsce się pojawiła. To nadal to nie jest mało. To nadal to jest kupa kasy. Ale już powiem, dlaczego mówię, że to jest budżetowy. Bo to jest budżetowa wersja Porsche Taycana, gdyby była wersją podstawową, bo to jest 4S, czyli taki prawie najtańszy. On kosztuje tam 400 tysięcy z kawałkiem, tam 450, 460, coś koło tego. No, znaczy ten konkretny egzemplarz kosztuje dużo więcej. Ten samochód wygląda świetnie, więc 400 ileś tysięcy. Za podstawową wersję, pamiętajmy o tym. Która nie będzie wyglądała świetnie. Która nie będzie wyglądała tak jak ten egzemplarz. No niektórym się wydaje, że jak się zamawia Porsche, to może człowiek dostanie od razu jakiś super luksusowy samochód za tą cenę podstawową w Porsche. Otóż za cenę podstawową w Porsche super samochodu raczej nie dostaniemy, gdyż albowiem tą cenę, żeby samochód był naprawdę fajny, trzeba pomnożyć często razy dwa. Ponieważ... Prawie się tobie udało, gdyż trzeba dodać do tej ceny wyjściowej 454 tysięcy złotych polskich. Kolejne 300 tysięcy, gdyż ten samochód w tej specyfikacji z wersji podstawowej zrobił się wersją w cenie Porsche Taycana Turbo S. I kosztuje 767 407 zł. No więc Porsche to jest taka firma, która potrafi brać dopłatę choćby za to, żeby logo było kolorowe, a nie monochromatyczne, albo żeby nogi były podświetlane. Mamba Green Metallic 4700 zł. No wiesz, no, kolor musi kosztować, ale podejrzewam, że logo na zagłówkach też kosztuje w tym samochodzie. Też, ale najpierw trzeba wybrać na przykład wnętrze wykończone skórą klubową Olea. W dwóch kolorach. Doskonale. No i co? I potem ile muszę dopłacić za logo wybite na najpierw trzeba dopłacić za skórę 27200 zł. No. I to już mnie przygotowuje do kolejnych wydatków, potem tak? Potem można dobrać sobie jeszcze pakiet Sport Design z Porsche Exclusive Manufacture za 20 tysięcy i takie tam mamy elektrycznie składane lusterka w opcji na przykład możemy sobie dokupić do tego samochodu. Słuchajcie,
w tym samochodzie niektóre dopłaty są śmieszne, typu na przykład dopłata za to, żeby kluczyk był w kolorze samochodu. Jest nie w kolorze, niestety, co bardzo... ktoś przyskąpił i mam zwykły czarny kluczyk. No więc za cenę dopłaty za kolor kluczyka, to w niektórych takich garażowych warsztatach pół samochodu mam można by coś, było polakierować. Mam coś, co nie wiem, co jest, ale ktoś dopłacił akumulator Performance Plus za 28 tysięcy złotych. No wiesz, pewnie jest większy. Skrętna tylna oś, 21-calowe koła Taycan Exclusive Design z aerodynamicznymi wlotami powietrza z włókna węglowego Porsche Exclusive Manufaktur. Szkoda, że państwo z tej perspektywy tego nie zaraz widzą. Zaraz zobaczą, z manufaktury są. 34 554 zł. No, proszę pana, karbonium niemożliwium na tym aluminium. Ale ile tego karbonium tu jest, no? I tutaj jest dużo różnych dziwnych opcji, bo to już jest kolejna strona. Jest jedna, która mi się bardzo podoba i jest bardzo fajne, tak? Gra genialnie, ale tego nie usłyszycie, bo nie możemy puścić muzyki, bo nam zaraz to wszystko wytną. System nagłośnienia Burmaster 3D. Właśnie Burmaster. To tak się zdziwiłem, co ty do mnie mówisz. Burmaster, tak. Coś się z burmajstrem skojarzyło, tak, ale 25 755 zł. I mam coś, co jest tak kurde zajebiste w tym samochodzie, że jest tak bezsensowne i za to go polubiłem. Mam wyświetlacz dla pasażera. No co w tym bezsensownego? Pasażer też chce mieć coś z tej jazdy, no. Co prawda jak ty jedziesz, pewnie jak jesteś za kierownicą, to pasażer woli mieć zamknięte oczy. Nie, bez przesady. Nie, przepraszam. Robert się trochę uspokoił, Robert jeździ grzecznie. Ja jeszcze jeżdżę bardzo grzecznie. Nawet takim samochodem jeżdżę bardzo grzecznie. O, i mam tutaj o performance baterii 79,2 kWh. O. To tutaj mamy stanowczo mniej tych tego prądu. I mam dwie skrzynie biegów. Jedną z przodu jednostopniową, a drugą z tyłu dwustopniową. Czyli masz razem trzy biegi. Tak. W aucie elektrycznym, bez sensu. Tak. Dobra, no w każdym razie tak. Tutaj mocy mamy stanowczo mniej. 204 konie, ale to 204 konie, żeby było śmieszniej. Gdzie się mieści silnik? Jak to gdzie? Z tyłu. I które koła napędza? Tylne. Tylne. No właśnie, mamy po kilkudziesięciu latach powrót Volkswagena do samochodów z tylnym napędem. A czy to taki garbus XXI wieku? No, na to wygląda. No, mało garbaty, ale tak, trochę tak. Ale tam otwierałem klapę bagażnika, to nie wygląda jakby ten silnik tam dużo miejsca zajmował. Bo silniki elektryczne zajmują generalnie mało miejsca. 200-konny silnik elektryczny to jest takie małe coś. O, ale tutaj mam przewagę. 250 km na godzinę prędkość maksymalna. A wiesz, że nawet nie sprawdzałem, ile ten samochód może jechać maksymalnie, 160. Ale chyba 160. Czyżbyś wydrukował porównanie? Nie. Nie. Nie wydrukowałem porównania, ale sprawdziłem wcześniej 160. Natomiast w tym samochodzie on może nie wygląda, ale jeśli chodzi o przyspieszenia, jeśli chodzi o elastyczność, no to powiem ci, że tak, ten samochód. Ten samochód. Jak każdy elektryczny, elastyczność jest. Poniżej 7,5 sekundy do setki to naprawdę jest świetny wynik. I naprawdę to czuć. Ten samochód naprawdę świetnie przyspiesza. Niestety ten jest szybki, ale wolny, no. Bo jeździłem szybszymi Taycanami, a ten ma tylko 4 do setki. No ten ma 7,3-7,4. Ale te 4 do setki są zupełnie inne jak 4 do setki w innym samochodzie. Bo to jest, są takie płynne 4 do setki. Tak. Ludzie często w komentarzach do filmów o autach elektrycznych piszą V8, moc, nie wiem, silnik, dźwięk i tak dalej. Faktycznie, te silniki nie mają dźwięku. Ja mam dźwięk, opcjonalny system generowania Porsche Sport. Dobra, okej. Dźwięk sztuczny, nie lubię sztucznych dźwięków. Ale jeśli chodzi o to, jak te silniki rozwijają moc, jaka jest charakterystyka tych silników, jak one płynnie przyspieszają, no to przepraszam, ale nie ma takich silników benzynowych, które by to potrafiły zrobić. O, jest. Sportowy dźwięk Porsche Electric Sport Sound. 2168 zł. Już się boję. Nie lubię tych syntetycznych dźwięków. No bo... Ale nie, on nie jest taki syntetyczny, że udaje silnik, tylko on udaje... Statek kosmiczny, którego nikt nie słyszał. Okej. Biorąc pod uwagę to, że statki kosmiczne poruszają się w próżni, tak? Robienie symulacji fali akustycznej jest świetnym pomysłem. Tak. Dobrze. I zasięg mam tutaj minimalny i maksymalny według WLTP. 333-407 km. No więc ten samochód, poczekaj, ty masz pamięć zewnętrzną, to ja też chyba sięgnę do swojej pamięci zewnętrznej. I co ja mogę ci powiedzieć? No więc zasięg.
Z naszych testów wynika, że on wynosi go na naszym odcinku testem 270 km. Znaczy to też nie jest tak, jak podają w danych technicznych. Ale tu musimy zwrócić uwagę na pewną kwestię. Otóż nasz odcinek testowy, ten standardowy, gdzie są testowane auto, nie jest dla samochodów elektrycznych. Nie jest dla samochodów elektrycznych, bo tam jest sporo trasy i sporo jazdy po autostradzie, tak, gdzie... Nie odzyskujemy trochę prądu. Tak, gdzie nie odzyskujemy w ogóle prądu, w związku z tym rekuperacja nie działa, tu jest rekuperacja wyjątkowo sprawna. Teoretycznie według WLTP 400 ileś tam, 426 km. W rzeczywistości tak naprawdę myślę, że 300-350 km da się tym samochodem pokonać. Czyli jak Zoe. Mniej więcej tak, przy czym no tutaj, żeby pokonać tyle, potrzebujemy jednak większego akumulatora. O, też pamięć zewnętrzna. Niestety pamięć mi szwankuje. 58 kWh. To niewiele większy niż w zewnątrz. No tak. W każdym razie, tak gdzieś zasięg jest realny między 270 a 350, 420 parę kilometrów. Naprawdę trudne do uzyskania. Oczywiście się da, jak ktoś się uprze i ktoś jeździ świadomie. Owszem, co, da jak się. Jak ktoś jeździ świadomie, tym jeździłem po mieście. Po mieście tak czy inaczej nie uzyskiwałem takiego zużycia, jak podaje producent, bo cały czas było w granicach tam 26-27 kWh na 100 km. Ale jak stwierdziłem, że sobie pojeżdżę nie po mieście... O tak. No to zasięg maleje strasznie, no więc tutaj... bo nie po mieście, jak tak pojeździłem, tak normalnie, no więc... czasem przyspieszając. To odmiałem 35 kWh Dobra. Na 100 km. No więc tutaj mamy tak koło 20-18, ale musisz wziąć pod uwagę to, że te samochody jednak trochę korcą. One korcą bardzo, bo się za każdym razem chce wcisnąć. W samochodzie z silnikiem spalinowym to przyspieszenie przychodzi trudniej. Nawet jeżeli mamy mocny samochód, to słyszymy, że to silnik wyje, to coś się dzieje. A tutaj to się dzieje tak absolutnie, teoretycznie bez wysiłku żadnego zauważalnego. Robi się to po prostu? Tak. Muska się gaz i samochód pędzi. Tyle tylko, że to się odbija na zużyciu prądu. Więcej przyspieszenia. W tym samochodzie, w porównaniu z tym, co zaobserwowaliśmy w Renault Zoe, dużo większe różnice się pojawiają po włączeniu różnych systemów. Typu na przykład jak włączę sobie to, żeby mi nie parowały szyby w deszczu. I kilkadziesiąt kilometrów potrafi mi zabrać. Ale tam nic nie zabiera prawie. A tam zabiera dużo mniej, co mnie dziwi. Tutaj różnice po włączeniu tych wszystkich tego nawiewu na szybę, ogrzewania i tak dalej. Różnice się pojawiają dosyć duże. Więc tutaj Volkswagen się chwalił, że tak naprawdę w ID3 mamy mieć samochód o gabarytach zewnętrznych mniej więcej Golfa, a w środku mamy mieć prawie tyle miejsca co w Passacie, gdyż albowiem rozstaw kół jest duży. Nie do końca się to udało. Na pierwszy rzut oka bagażnik wygląda na większy niż w Taycanie. Wiesz co, bagażnik jest przynajmniej praktyczny. To znaczy bagażnik mamy jak w klasycznym kompakcie. Generalnie za 150 parę tysięcy... Tu musi być silnik pod spodem. Jest, ale głębiej. Jest. A nie ma maski do silnika. No bo bez silnik sensu. Jest dostępny od spodu. W każdym razie za 150 parę, za 156 tysięcy, tak? To ten kosztuje mamy, ponad 200, no. Ten kosztuje około 200, bo jest lepiej wyposażony, tak. Ale taka wersja First Edition, trochę lepiej wyposażona od tej podstawowej i taka dla tych, co kupili na początku, zaczyna się od 167 tysięcy z groszami. Mniej więcej. Mniej więcej. Jak na auto kompaktowe... Dużo. Jak na elektryka? Średnio bym powiedział, bo są i droższe, i tańsze. Na przykład Nissan Leaf jest tańszy. Teraz tak, potaniał. No właśnie. Potaniał, teraz dużo elektryków potaniał. Konkurencja panie na rynku i tanieją. No więc te samochody będą tanieć, dlatego że akumulatory też tanieją. I stąd się trochę biorą obniżki cen, bo akumulatory tanieją, w związku z tym producenci przy zachowaniu marży mogą trochę obniżyć ceny. Mogą. To mogą, muszą. Mogą. No tak, tym bardziej, że chwilowo popyt na samochody nam troszeczkę się wahnął. 14. Tak, punktualnie. Oczywiście, jak to w aucie kompaktowym, możemy sobie ten bagażnik powiększyć składając... 385 litrów. No więc tyle co w Golfie mniej więcej. 1267. No więc tyle co w Golfie, niestety po złożeniu fotela, po złożeniu tylnej kanapy robi nam się taki dosyć wysoki próg. Co tutaj mamy? Mamy haki do mocowania ładunku, mamy gniazdo 12V, tam mamy takie miejsca, tak, tutaj możemy sobie coś zamocować. Takie metalowe nawet. Dużo ich jest nawet. Super, to na zapasowe baterie.
Na latarkę, na latarkę. Ale patrz, ale tutaj, o, tutaj, o, tutaj mamy, o, raz, plus guziczek. Nie. I to bez sensu jest, bo to wszystko waży, żeby taki serwomechanizm był. Są kilometry zasięgu, no to kilka dodatkowych kilogramów i już ale się tutaj psuje. Jest ponad 400 litrów bagażnika. No widzisz, tak, tylko ta dziura jest jakby trochę mniejsza. Taka malutka, no i wrzuciłem kurtkę na hulajnogę. Tak. Nie, no, dobra, dobra, bagażnik jak na Porsche jest spory. Jak na Porsche jest gigantyczny, zwłaszcza, jak że na drugi z przodu. Jak na Porsche to bagażnik jest spory. Tak, no więc Volkswagen jest z przodu, bagażnika nie ma, natomiast mam we wnętrzu trochę schowków różnych. Drugi z przodu mam na ładowarkę. Ładowarka jest duża i ciężka. To w Volkswagenie pod podłogą tego bagażnika jest malutki schoweczek na właśnie na ładowarkę. To ja wybieram rozwiązanie z Porsche. Jest to dużo fajniejsze. Bo o, patrz. Tu naciskam. O. I tam się otwiera. Rewelacja. To no. Tutaj takich gadżetów niestety nie mamy. O, i tu jest drugi bagażnik. To co to tak odstaje to, o ta? Co odstaje? No tak odstaje, to kto to, to panie, no. O. I tu jest drugi bagażnik. O, no, całkiem spory. Bagażnik jest trochę jak w 911. Nie, w 911 jest większy. Tak? No. Jest na większy. Oko podobny. Jest większy. Na oko podobny. Ale jest, o. Ładowarka się mieści. Pięknie. Silnika nie pokażę. No dobrze, czy tutaj też mam z przodu otworzyć, pokazać co jest? Tutaj jest z przodu... Tutaj z przodu tak nic naprawdę... nie ma. Nie no, jest. Jest. Bebechy od klimatyzacji są przede wszystkim. I akumulator 12-woltowy, ten taki do zasilania tego co wewnątrz. No i dobrze. To co? Będzie. Chcesz się przejechać? Chcę się przejechać. Tym? No tym to jeździłem. No dobra, to zamykam. Zakładamy maski. Nie można niczym. Siedzisz na akumulatorach, no nie można. O. O, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, z przodu zapaliła ci się taka listwa LED-owa, która pokazuje, że samochód zareagował. Nic się nie ma. A, tak, do tego wyłącz, wiesz. O, coś tam. Ona się zapala kiedy chce. O, wow. W nocy widać lepiej. Dobra. Jak widzisz, ktoś się zapatrzył na BMW i3. No wszystko pod kierownicą, fajne, bo widzę. Tak, ale ktoś się zapatrzył też na stare Citroeny troszeczkę z tymi... Ale nie do końca. Zwróć uwagę, jak się steruje oświetleniem. Nie tym. Tutaj przyciski. Dobra, a siądź sobie wygodnie. I teraz spróbuj przełączyć oświetlenie. No przecież nie dostanę, no. No ja też nie dostanę. No więc ergonomicznie widzę tutaj w tym samochodzie kilka drobiazgów, które nie zostały do końca przemyślane. Oj tam, dobrze, trzeba jechać. A przywitać się? Ale co przywitać? Cześć, ID. Ale po co to? Oj, on jeszcze tam śmiga tam. No tak, że zareagował. Cześć, ID. No i to jest między innymi to, co chciałem ci pokazać, że... No co, on reaguje tam, śmiga. O. Czekaj. Czekaj. Powtórz. Nie, Robert. Kulturalnie trzeba z tą panią. To wypikam. Opowiedz mi dowcip. Opowiada dowcipy? Niestety nie możesz obecnie wybrać muzyki. Spróbuj ponownie później. To jest dowcip? Nie. Cześć, ID. Cześć, ID. Powtórz. Opowiedz mi dowcip. Tego niestety mnie nie nauczono, ale spróbuję. Jak się nazywa miasto, w którym można popatrzeć na samochody? Karpacz. Ale śmieszne. No po prostu. Karpacz. Suchar twardy jak plastiki tutaj na boczkach. Naprawdę. Ale. Powiem tak, tu w ogóle jest twardo. Nie, wiesz co, jak na auto elektryczne powiedziałbym, że nie jest dramatycznie ten samochód. Dobrze, wsiądziesz do tego zielonego, zobaczysz na tej samej drodze, że on tak nie będzie podskakiwać. No bo on ma pneumatykę. Ma. A ten nie ma. I to jest ta różnica. Słuchajcie, w autach elektrycznych niestety w większości aut elektrycznych zawieszenie nie jest komfortowe. A wynika to z tego, że akumulator znajduje się zwykle pod podłogą.
I zawieszenie musi być tak zrobione, żeby na wertepach nie gruchnąć tym akumulatorem o podłoże. Bo jak bo się gruchnie, to gotowe. To pożar, wybuch. Pożar, wybuch, w ogóle nieszczęście. W związku z tym wnętrze akumulatory są koszmarnie ciężkie, one ważą kilkaset kilo. W związku z tym sprężyny muszą być na tyle sztywne, żeby... Strasznie mocno kierownicę wspomaga. Tak, ale może sobie troszeczkę zmienić jego zachowanie. Tryb tak, jazdy. Jak to w Volkswagenie, sport. Możesz sobie wybrać tryb jazdy. Możesz sobie wybrać sport, możesz sobie wybrać eko, komfort, co sobie tam stryjenka winszuje. O, i teraz będziemy mogli... 7,3 do setki, więc przyspieszenie jest świetne. Cichutajniko jest. Tak, jest cichutajniko, bardzo przyjemnie to auto przyspiesza. No, jest cichuteńko oczywiście, dopóki nie jedziemy po wertepiastej drodze, bo wtedy z tą cichością bywa różnie. Co by ci tu jeszcze o tym samochodzie powiedzieć? Nie do końca mi się podoba. Kurde, no. No, widzisz, no Porsche bym wyprzedził, no. No nie, no bez przesady. No. 7,3 czy tam 7,4 do setki to jest naprawdę... Bo zaraz będzie szkoła i trzeba zwolnić. No. To zwolnimy. No zwolnimy, no przecież. Generalnie ten samochód jeździ dosyć poprawnie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, on ma z przodu tarczę, z tyłu bębny. Ale takie z dużym, bębny. Strasznym chłodzeniem. Tak, on ma duże bębny, ale mimo wszystko tam nasze testy wykazały, że poniżej 36 metrów jest droga hamowania. Generalnie hamuje świetnie. Jak na masę, ponieważ ten samochód wielkości auta kompaktowego waży jakieś 1800 kg. Sporo. Nie wiem, czy z pustym, czy z pełnym akumulatorem. To jest ciekawe, trzeba było zapytać Błażeja, czy zmienia się masa. Dobra, co tu jeszcze? Miejsca z przodu jest mnóstwo. Znaczy siedzi się całkiem przyzwoicie, tak, tak powiem, miejsca z przodu jest mnóstwo, dlatego że tak, samochód jest skonstruowany z myślą o napędzie elektrycznym. W związku z tym nikt sobie nie zaprzątał głowy tym, żeby z przodu było miejsce na silnik spalinowy. Tak jak to ma miejsce w wielu innych autach elektrycznych, gdzie jednak jest jakaś wersja z napędem spalinowym, albo te auta no bazują. To miejsce musi być. Tak, no. Albo te auta bazują na samochodzie z napędem spalinowym i wtedy to miejsce musi być. A tutaj przed nogami nie ma miejsca na silnik, jest tylko miejsce na klimatyzację i parę innych gadżetów, ale to generalnie nie zajmuje za dużo przestrzeni. Sam tutaj to jak utrzymać chce na pasie. Tak. I to... wyświetla, że ciężarówka przede mną, o kurde. Wyświetla, ale... że ciężarówka, próbuje cię utrzymać na pasie, natomiast spróbuj przez chwilę nie korygować toru jazdy. Ale że tak o, mam zrobić? Czekaj. Ja bym jednak trzymał tą rękę w pobliżu, ponieważ ten samochód czasami zachowuje się... O, jedź środkiem pasa ruchu, przejmij kierowanie. Tym razem nie zachował się jakoś dziwnie, natomiast parę razy miałem wrażenie, że ten samochód albo ma źle skonfigurowaną kamerę, że generalnie nie do końca dobrze definiuje ten środek drogi i to jak ma jechać. Ale jest cicho w środku, to? Jest cicho i przyjemnie, jak to w aucie elektrycznym. W autach elektrycznych czasami człowiek ma takie zawahanie, jeśli chodzi o to, jakie czucie daje pedał hamulca. I tutaj też to... No to wszystko zależy od tego, ile prądu mam w akumulatorach. Ja już się przyzwyczaiłem. Bo raz jak masz dużo prądu, to ściągasz nogę z gazu i nie hamuje. Tutaj czasami jest tak, że to zachowanie samochodu po naciśnięciu na hamulec troszeczkę się zmienia. W związku z tym trzeba traktować ten pedał z wyczuciem. Ale tak, układ kierowniczy fajny, układ hamulcowy fajny, zawieszenie jak na auto elektryczne też fajne. Znaczy mnie tylko wyciszenie kół mi się podoba. No z dużych plusów tego samochodu konkretnego, mimo że on ma naprawdę spory moment obrotowy jak to elektryk i sporo mocy, ale dzięki temu, że masz napęd na koła tylne, nie traci tak przyczepności, to nie masz, tego problemu jak na przykład w Kii elektrycznej czy w Hyundai'u elektrycznym, które są przednio napędowe. Nawet w Zoe, kurde, jest problem jak spadnie deszcz. No więc ten nie buksuje i jak przyspieszasz, to nie szarpie ci za kierownicę i to jest super. Naprawdę tylny napęd to bardziej na łukach i na mokrym. Czuć, że wiesz, czułeś, że nie szarpnęło ci za kierownicę. No nie, no dlaczego miałoby szarpnąć za kierownicę, jak z tyłu mam koło. Sam wiesz, że w autach... Jedź środkiem pasa, no co on mi tutaj mówi, no jadę, trzymam się, nie przekraczam linii, no. No więc ten samochód czasami mówi za dużo i jest upierdliwy, jeśli chodzi o zwracanie uwagi na jazdę środkiem pasa, szczególnie jak na przykład pobocze jest totalnie zrujnowane, on się upiera, żeby się do niego maksymalnie zbliżyć. Nie no, takie pierwsze wrażenie jest... Pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o jazdę, jest super, natomiast nie jest takie jak ci się podoba wnętrze?
jak w samochodzie za 200 tysięcy złotych, to mi się nie podoba. No więc ja też mam wrażenie, że jadę w samochodzie mocno budżetowym. To powiedzmy, że no policzmy, że to niech on sobie kosztuje... No ale mamy Piano Black. Niech on sobie kosztuje 160. Zwróć uwagę na to, że są tylko dwa przyciski do sterowania szybami. Z tyłu się nie opuszcza szyb? A nie, już wiem. Opuszczasz, tutaj mam przycisk i mogę nacisnąć. O. Tak, dokładnie tak. No. I widzisz, i kolejne eurocenty oszczędzone. No to mogli zrobić jeden przycisk i przełączać. Tak, nawet takie drobiazgi jak sterowanie lusterkami jest nie do końca intuicyjne, gdyż albowiem tam jeszcze wybór lusterka jest... Boże. Mogłem ci powiedzieć. O. No tak, ale zrobiłem dokładnie to samo co ty. Ciekawa koncepcja, ja nie powiem. Więc zrobiłem dokładnie to samo co ty, czyli to nie jest problem ze mną, to są problem. Przejdziemy się na szutrówkę. Problem z. Tak, kręci się gałeczką i ona. I ona tutaj zmienia lusterkę. Kręcenie. No ja już nie kręcę, bo mnie znowu lusterka złoży. Tak, jeśli chodzi tutaj o przyciski, zobacz, masz przyciski dotykowe, masz... Ja mam tylko przyciski dotykowe, no. Masz regulację głośności, a tutaj na kierownicy masz przyciski dotykowe, ale tak naprawdę to są touchpady. W związku z tym możesz też je macać. Nie musisz naciskać, jak pomacasz albo przejdziesz z jednej strony na drugą, to on też zareaguje. W sensie głośność, to w drugą stronę, jak chcesz zrobić głośno, to wystarczy, przesuniesz delikatnie palcem, nie musisz naciskać. Co z jednej strony jest przyjemne, a z drugiej strony, jak na przykład manewrujesz i niechcący ci się brzegiem dłoni trochę pomaca tutaj przy manewrze, nie wiesz nawet, że dotknąłeś, no. To nagle się dziwisz, że jest nagle głośno. Znaczy to mnie interesowało. Jak będzie na... O, znowu ci samochód wrócę. No, czysty nie był, ale niestety po drodze też były roboty drogowe. Wiesz co, no jak na elektryka to naprawdę to nie jest... Nie, nadkola są dobrze. Ja nadkola właśnie... są dobrze wyciszone i jak na elektryka to nie jest niekomfortowe auto. W sensie, właśnie mi chodziło o sprawdzenie tutaj nadkoli. Jak na elektryka, który nie ma zawieszenia na miechach pneumatycznych, to naprawdę to kompromis jest niezły. Bo jest przyjemnie... przyjemnie. Jest sztywne, ale takie, że da się z nim żyć. Więc ten samochód jakoś tam szczególnie nie męczy. To, co mi się właśnie nie podobało, to zachowanie asystentów, asystenta toru jazdy, asystenta utrzymania pasa ruchu. No i niestety elektronika pokładowa i infotainment miewa zawiechy. Raz mi się zdarzyła zawiecha całości, w tym sensie, że wyrzuciło mi komunikat, że niestety silnik nie działa prawidłowo i powinienem się udać do warsztatu, po czym się naprawił. Nie jest źle. Generalnie samochód jeździ przyjemnie, nie podoba mi się wnętrze. Potem jak może wysiądziemy, zwrócisz może uwagę na fotele, na poczki. Tak, przyspiesza cudnie. Przyspiesza po prostu. No, to po prostu się rozpędza, no. Tak, ale... On nie przyspiesza. Super płynnie się rozpędza. 7,3 do setki, więc możecie sobie mówić, co chcecie, ale naprawdę samochody spalinowe, jeśli chodzi o dynamikę, w porównaniu z nowymi elektrykami, wypadają blado. Ale to mi się podoba. Jedziemy po czymś, co zawsze mi w Zoe tam w nadkolach słychać wszystko, a tu nic nie słychać. Nie, tutaj nadkola są dosyć dobrze wyciszone. To poza tym, że ten środek jest tandetny. No trochę papierowy, no. Jest tandetny, plastikowy, dół jest dosyć twardy, góra jest miękka. Systemy pokładowe, też ich działanie trochę zależy od tego, jaki jest dostęp do internetu, tak? Jak ten dostęp jest lepszy, to działa jakby szybciej wszystko. Natomiast no umówmy się, no nie jeździmy tylko po centrach miast. No nie! Szczególnie jak już mamy samochód, który podobno 420 parę kilometrów ma tego zasięgu, to możemy tym gdzieś pojechać dalej, gdzie z tym zasięgiem jest gorzej. I czekanie 30 sekund, aż pani asystent się raczy obudzić i potem jeszcze poprosi, żeby chwilę zaczekać, zanim się pozbiera, to trochę za dużo. Także ten system infotainmentu pokładowego nadal jest średni. Ale powiem tak, pierwsze wrażenie... Jeśli chodzi o jazdę, moje pierwsze wrażenie też jest bardzo pozytywne. Fajne. Natomiast jeśli chodzi o obsługę, tak, zobacz, te przyciski,
to jest dla mnie skandal. Sterowanie oświetleniem jest dla mnie skandalem, że muszę się odrywać od fotela przy prawidłowo ustawionym fotelu. To. Boczki są jak nie przymierzając z dashi. Z ciekawostek, on się zachowuje trochę podobnie do Tesli, jeśli chodzi o odpalanie go, czyli przycisk start, który tu jest wprawdzie, ale nie jest tam do niczego potrzebny. Jak sobie wsiądziemy, włączymy bieg, to można nim jechać. No tak jak Porsche. Tak. W niektórych autach trzeba włączyć. Sterowanie jak w BMW i3. Dźwigienki pod kierownicą, tak jak w Volkswagenach. Jeśli chodzi o układ menu, to jest coś, co Volkswageniarzom się może nie spodobać, gdyż albowiem Volkswagen gwałtownie odszedł od tego, co... Ono jakieś tutaj trochę nie jest Volkswagenowe. No właśnie. Poza tym? Przez ostatnie tam 10 lat, powiedzmy, że był ten system udoskonalany Volkswagenowski i wszyscy się do niego przyzwyczaili i on był naprawdę zoptymalizowany. Natomiast tutaj mamy zupełnie nowy układ menu i to jest układ menu no, taki trochę inspirowany... Widać, czym jest inspirowany, no. iPhone'em. No. iPhone'em. No widać, masz przycisk. Masz tutaj starszym iPhone'em. Starszym iPhone'em. No ale to też konstrukcyjnie, wiesz, no prace nad tym samochodem się zaczęły ładnych parę lat temu. Zobacz, tutaj sterowanie. Nie, jakby to... Kurde, nie, to chciałem, te białe, co tu jest. No. To możesz sobie... jak widzisz, szybkość... A, bo to trzeba tak. Można i tak, i tak. Tak też? Tak. Bez sensu. Ale czasami się zdarza, że no teraz akurat wszystko nam działa fajnie, natomiast... IQ Drive. O, kawa tutaj jest. A nie, to... Jeszcze nigdy mi nie rozpoznał zmęczenia, no. Się widocznie nie męczysz. Nie no, to jest... No dobrze, no. Nie no, generalnie wszystko w zasadzie działa. Zdarzają się lekkie zawiechy. Co jeszcze? Człowiek się dusi w tym troszeczkę. Miejsce na telefon. No jest. Dobrze, miejsce na telefon. W środku są gniazda USB-C. Nie każdy lubi, ja nie szczególnie lubię, dlatego że to wymaga tego, żeby zabierać ze sobą przejściówki zwykle. No, dobra, jedziemy Porsche tam Volkswagen. Może być, no. Jeździ się przyjemnie, wnętrze takie sobie i infotainment, moim zdaniem, jeszcze mógłby zostać trochę... Po aktualizacji będzie lepiej. Tak. No. I możemy jechać. No, powiem tak, no. Co? Pięknie jest. Ja sobie mogę. Czekaj, ja się muszę przyjrzeć, bo to pierwszy raz siedzę, szczerze mówiąc, w tym modelu. No, znalazłem. No. Tam się tego nie spodziewałem, ale jest. Oj tam. No dobra. Śmieszna dźwigienka wyboru trybu jazdy. Jak w Golfie, no. Tylko w innym miejscu. Taka sama jest w skazie Octavii. No patrz. Dobra. Powiem tak, no jest pięknie. Jest. Pięknie, super starannie wykonane wnętrze. No, ja mam trzy ekrany. Mam lekki problem, ponieważ ja lubię fizyczne przyciski, które tutaj służą wyłącznie do sterowania szyb w drzwiach i lusterek i byłoby na tyle, natomiast poza tym jest pięknie. To dla pilota jest idealne. No, słuchaj, tak, no to teraz w samolotach. Ja mówię dla pilota rajdowego, Halde sobie tutaj. Czekaj, ale ja mówię o glass cockpitach w samolotach. Tu ktoś się zainspirował glass cockpitami w samolotach. Jest cockpit, jest glass cockpit dla pilota, jest dla drugiego pilota. No. Trzeci rezerwowy, nie no. Ej, czwarty tutaj do sterowania. Tutaj, no bo, słuchaj, bo to jest jak w samolocie. Menu główne. Jak w samolocie. Ale tak, skóra jest przepiękna. No. Poza tym, że maska troszeczkę mi przeszkadza napawaniu się tym. Tak, skóra jest. Ale tutaj pięknie nawet pachnie w tym samochodzie. Jestem węchowcem, niektórzy są wzrokowcami, ale ten samochód nie tylko pięknie wygląda, ale naprawdę dobrze pachnie. I wiesz co? I mimo, że jedziemy w czymś, co jest sportowym autem, to ja już czuję... Co? Pracę zawieszenia? Tak. Tak. Zawieszenie wyczuło, że jedziemy po marnej drodze. Jest mięciutkie, przyjemne. Jest absolutnie przyjemne, mięciutkie, czego bym się w ogóle po takim nisko zawieszonym samochodzie na takich oponkach nie spodziewał. Oponki są tak niskie, że na nich nawet nie można przyznać, co to za rozmiar. O, tak jest. To powiem ci tak. No,
no. Przez to, że to jest Porsche, to no, brakuje mi dźwięku silnika spalinowego. No będę mówił jak nasi widzowie czytelnicy. Jak przejedziemy przez Garb, to dam tobie drugi dźwięk, ale na razie nie możemy, bo za nisko będzie. No więc na razie... Na razie nie możemy przełączyć się w Sport Plus, bo szoruje. Na razie delikatnie mi brakuje dźwięku silnika, ale to dlatego, że siedzę w czymś, co... No siedzę jak w super samochodzie, tak? Mógłbym siedzieć trochę niżej, no ale trudno. O, i teraz wnętrze mi się strasznie podoba. O, raz, dwa. O, i widzisz, i mamy ten dźwięk. O, Porsche Electric Sound Sport, coś tam. No, na razie jedziemy 50 na godzinę, bo jedziemy w terenie zabudowanym. Ale słychać. No coś, tam słychać, ale też czuć zmianę reakcji na... Jest taka ostrzejsza, tak, znaczy jest bardzo ostra. To trzeba naprawdę uważać z muskaniem pedału. Oj, trzeba. Oj, trzeba. Nawet w niezabudowanym terenie trzeba uważać z muskaniem pedału, bo on po prostu... Dogania przeszkody. I robi to bardzo szybko. To przepuścimy tutaj. Przepuścimy. Będziemy... No dobrze. Przepuśćmy. No, nie, no ten syntetyczny dźwięk jest. O Boże, jak się siedzi za kierownicą, to się odczuwa to inaczej. No, powiem tak, no. To jest fajnie. Znaczy, ale nie, różnica jest taka, że jak siedzę z tej strony, to mi to przeszkadza. Jak siedzę za kierownicą, to mi to kurde nie przeszkadza. Nie, no, dojście do limitu prędkości poza zabudowanym zajmuje. O Boże, aż mi się ciemno przed oczami zrobiło. Nie, no, nie przesadzajmy. Nie, ale jest. Ale tak, ale no. Momentalne uczucie przyspieszenia. No, 3 sekundy z groszami, tak, żeby tak. Osiągnąć limit prędkości, więc naprawdę jest super. Bo mamy szkołę, więc pojedźmy kulturalnie. Tak. Nawet i się. Międzygas nawet był. A tu się ludzie śmieją, że turbo, jakie turbo, bo ten, to oni nawet symulują międzygazy. No śmiesz. Zabawne to jest bardzo. No dobra, no jako symulator. No, jest takie, jakbyś statkiem. No nie no. Jakbyś statkiem kosmicznym jechał. No, no powiem tak. Znaczy wiesz, i to nie jest najmocniejsza wersja, bo ta najmocniejsza ma 700 koni. To dopiero musi. No to już tutaj czuć, jakby do tamtej wsiadł, to by mi włosy wszystkie z głowy wyrwało. Śmieszne, no. W miejscu kluczyka w klasycznych modelach. Przycisk jak w pralce, no. Tak. Zegary, mimo że kokpit jest wirtualny, to zegary tak... Tradycyjne. Tradycyjnie. To co się wyświetla, wygląda dosyć tradycyjnie. No powiem tak, no pięknie tu jest. No, jest. Znaczy i tak uważam, że ten samochód jest bez sensu, bo to... No znaczy on jest super, jest to bardzo to dobrze jest, zrobiony. To jest bezsensowny samochód, ekstra się prowadzi, który kurde. Jest potrzebny wielu osobom. Dlatego, jest. Że no, chcesz się pokazać, polansować bezsensownym samochodem. 911. Tak? No tak, tylko że spalinowym samochodem w wielu centrach miast teraz za bardzo nie powalczysz, tak? Nie masz gdzie zaparkować, nie masz jak wjechać. No, a natomiast ty jedziesz po buspasie i udajesz... I parkujesz za darmo. Dokładnie tak, no to wiesz, przede wszystkim to, że u nas parkujesz za darmo, to jest jedno, ale są kraje, gdzie tylko takim samochodem jedziesz do centrum miasta. No to nie u nas niestety. Nie wiem, czy niestety, no, niestety. Ale nie, ja nie uważam, że niestety. No, w każdym razie ten samochód ma swoją klientelę, dlatego że to, że ludzie kupują takie auta, żeby się polansować, umówmy się, osiągi nie są najważniejsze w takim aucie, one mają być, żeby jeść się prosto, tam się przyjedziemy. One mają być, żeby się było czym pochwalić, ale generalnie chodzi o lans. Bo się tym samochodem przyjemnie jeździ. No o tym się lansuje, super, więc, bo on więc, żeby się, na... więc żeby się móc samochodem lansować, trzeba móc wjechać, a żeby móc wjechać w wielu miejscach, on musi być elektryczny. W związku z tym, no, taka jest potrzeba tych czasów, że takie auta w ofercie muszą być. Super, jest genialnie zrobiony, wiesz, genialnie się prowadzi. Masz sobie, kupisz sobie Lambo z silnikiem spalinowym i co? I się nie polansujesz. Ojej. No powiem tak. No. Powinni tego zabronić. Się odpycha, no. Tak, powinni tego zabronić. To jest niebezpieczne, nie. Bo nikt nie zdaje sobie sprawy, że ten samochód jak wyjeżdża ze skrzyżowania, to on już momentalnie, tak, on momentalnie osiąga tą prędkość, która jest dozwolona przez przepisy. Teraz mamy jeszcze ten symulowany dźwięk, więc... Więc wrażenie jest trochę większe, dokładnie tak. Ale tak. Praca zawieszenia mi chodzi. Poziom zawieszenia, a można sobie go podwyższyć. No.
już nie ma dźwięku. I teraz... Jest trochę, ponieważ ma szerokie koła. No tak, ale nie ma tego. Czuć szum od kół. Czy tutaj mam skręcić? Ja. Dobra. Ale już nie ma tego. Wiesz co? Dużo przyjemniejsze. W ogóle porównywanie Porsche z Volkswagenem jest głupim pomysłem akurat w przypadku tych samochodów, ale są takie detale, które... No przepraszam bardzo. Które niezależnie od klasy, no, mają jakieś tam znaczenie. To, o czym mówiłem wcześniej przy Volkswagenie, czucie pedału hamulca. No. To jest zupełnie inne. Tutaj się czuje ten pedał hamulca tak liniowo, tak jak powinno jak się czuć. Tak jak w normalnym samochodzie. Mimo że tam jest rekuperacja i że ten hamulec najpierw działa tak, że najpierw hamuje elektryką, tak? Tak. No widzę, że tutaj masz pstrykania na tych monitorach. I to jest właśnie bardzo dobrze pomyślane. A że pasażer się zajmuje swoimi monitorami i nie zwraca uwagi na jazdę. Kierowca tutaj powinien naprawdę, mimo że są systemy asystujące, to tu się wszystko szybko dzieje. Tu się dzieje bardzo szybko. Więc dobrze, żeby kierowca się nie bawił. W sumie. Niech pasażer się tym zajmie, no. Więc bardzo dobrze, że jest po prawej stronie dużo telewizorów, bo po środku i po lewej stronie kierowca powinien mieć tego jak najmniej. Powinien mieć w ogóle black panel, kierowca tylko powinien zwracać uwagę na drogę, bo tu naprawdę się dużo i szybko dzieje. Dużo i szybko. Tak. Nie no, super przyjemne auto, no co mam powiedzieć, no... No właśnie, że to jest super przyjemne auto, ale ono jest zupełnie bez sensu. Nie, powiedziałem ci, ono ma sens. No ale to potrzebujesz dobrze. Samochodu do lansu w tej no chwili... No to jest samochód głównie do miasta, no i bliskie okolice no i miasta, właśnie, no. Dobra, i właśnie o to chodzi. Jedziesz się polansować w mieście i tym samochodem do tego miasta wjedziesz. Tak? No tak, no. Nie mówmy z perspektywy, wiesz, Warszawy, czy... Ale na przykład chcesz się gdzieś tam, w Krakowie już chcesz się polansować w niektórych miejscach, no tak. Tak? No i musisz mieć... I musisz mieć taki samochód, no. Tam czy tam? Tam. O, jaki śmieszny piesek. Tam. Drugi też śmieszny. No w sumie tak. W związku z tym, to jest samochód, który... Jak ktoś musi mieć samochód do lansu, a niektórzy umówmy się, no. Muszą. Niektórzy chcą, a niektórzy muszą. To jest symbol jakiegoś tam statusu. W niektórych sytuacjach samochód, symbol statusu, no. To XIX wiek? Dobrze, XX. No wiesz, no... Dla mnie samochód nie jest symbolem statusu. Ten no. Jest przynajmniej taki... udaje przez chwilę poprawny politycznie, tak? No bo, no wprawdzie mam samochód, który zużywa zasoby tej ziemi w zastraszającym tempie, ale przynajmniej jest elektryczny, więc... Więc jest zeremisyjny, tak. Oczywiście. Dobra. Nie no, słuchajcie, jako samochód do lansu, super. Świetny, da się tym wjechać tam, gdzie się spalinowym już nie da wjechać. Coraz częściej. To, że można jeździć po buspasach, to też uprzyjemnia. Nie, to akurat jest często zaleta. Bo to jest najgorsze, co może być. Człowiek ma potężne auto i stoi jak ten ciąg. No, a tak może jechać w korku. Prosto. A tak, prosto. Dobrze. A tak może sobie jechać wolno, bo wolno, wśród autobusów, ale jedzie. No. Naprawdę to, co jeszcze tu mi się podoba, to jest ten kunszt, z jakim to zostało wykonane. No jest to zrobione super, no. Tutaj akurat nie ma się do czego przyczepić, jeśli no chodzi o jakość wykończenia tak wnętrza, jak, bo... Tak jak w przypadku Volkswagena, to ten Volkswagen jest... Ale tym to już nie jeźdź na błoto. To co? Gdzie? Tu. Tak. Tym już na błoto nie... To czysty weźmiesz. No więc o ile Volkswagen jest starannie wykonany, w sensie, że tam wszystko jest dobrze poskręcane i tak dalej, ale materiały są jednak... tandetne. Ja wiem, że to są materiały z recyklingu i tak dalej. To tutaj wszędzie mamy tutaj, skórę, z jednej karbon. Strony tak, kilka zwierząt straciło życie. Ale w szczytnym celu. Żeby było ale przyjemne. Widać tego efekty. I naprawdę kilku rzemieślników odwaliło kawał dobrej roboty w tym samochodzie. Inżynierowie też odwali kawał dobrej roboty. Naprawdę jeździ ten samochód oszałamiająco. I przy takim samochodzie, to że on jest elektryczny i ma te tam 300 km. A nie, to akurat nie ma najmniejszego znaczenia. Jedziesz przecież tym do miasta, polansować się chwilę i... Dokładnie tak, wracasz do domu, ładujesz się i masz wszystko ogarnięte. No, na dłuższe trasy są inne samochody, chociaż mówimy też z perspektywy naszego kraju, gdzie ta infrastruktura się poprawia, ale jeszcze taka za dobra nie jest. Na przykład ja przez te ostatnie tygodnie jeżdżąc samochodami elektrycznymi, powiem ci tak, no jak mam gdzieś jechać
Ja dużo jeżdżę, generalnie dużo jeżdżę. Jak mam gdzieś jechać na zachód Polski, to już w tej chwili nie mam za dużego problemu. Ale na wschód jest już gorzej. Przy samochodzie, który ma 300 km zasięgu, mogę sobie jechać. Tak. I powiedzmy, że jak gdzieś tam się będę wybierał w kierunku Poznania, czy nawet będę chciał pojechać nad morze, dam radę. Tak. Bo nie, to, że są przy trasie jakieś tam punkty ładowania, to jedno, ale ich jest więcej niż pojedyncze. W związku z tym, jak się okaże, co się bardzo często nadarza, że jedno jest zajęte, że albo na przykład popsute. Mamy zajętą ładowarkę, albo jest popsute, albo niedostępne, albo cokolwiek, bo teraz jest plaga ładowarek zabranych przez Urząd Dozoru Technicznego. Przez Urząd Dozoru Technicznego, ponieważ zgodnie z przepisami one potrzebują mieć kwity nowe i to trochę zajmuje czasu i nagle zniknęły. Ładowarki, które były, jak ktoś ma nieaktualizowaną mapę, to się może zdziwić. Tak. Bo ładowarki były, a są po nich tylko postumenty. No w każdym razie. Na zachód od Warszawy da się tym jeździć. Na wschód od Warszawy jest to nadal męczące, upierdliwe i nadal te 300 czy 400 km zasięgu nie pozwala na to, żeby komfortowo dojechać. Człowiek ma realnego zasięgu 100 kilkadziesiąt kilometrów, bo tyle się da oddalić do domu, żeby potem na pewno wrócić. No. Więc jako jedyny samochód w domu, jeżeli ktoś wyjeżdża poza miasto, to nadal nie jest opcja. Ale być może za 5 lat. Ja tutaj widzę pomysł na kolejną wersję. Hybryda plug-in. Albo taki chociaż malutki generator prądu. Wiesz co, no taki tak, tylko nie może być. Wiem, musisz nie ma go miejsca. Mieć w przyczepie. Nie, musisz go mieć w przyczepie. Okej. Okay. Dlatego, że zgodnie z polskimi przepisami niestety są ja samochody. Wiem, że zgodnie z polskimi przepisami samochód extenderem. Elektryczny z ręcz extenderem nie jest samochodem elektrycznym. Dokładnie. W związku z tym, no nie może mieć tego range extendera i no, trzeba założyć haki, generator na przyczepkę. Tak, Francuzi już coś takiego wymyślili. Owszem, tylko oni na zasadzie powerbanków na przykład. Powerbank jest z generatorem. Tak. Dobra, bardzo mi się spodobał ten samochód. Nie jest może zbyt praktyczny. No, ale... Nie, pięcioosobowy to jest. Ktoś dopłacił. Jest wersja pięcioosobowa. Czyli jedną za dopłatą. Osobę można katować. Tak. Wnętrze jest piękne. Jest. Naprawdę jest. Pomimo tych ekranów, które się wielu nie podobają, one są fajne, bo tak bezsensownie rozmieszczone. Dobra, no przynajmniej pasażer może sobie odwrócić uwagę trochę od drogi, żeby nie bać aż tak bardzo. No. Tak, tylko coś dzisiaj straciłem łączność z siecią. No może mamy jakiś problem z siecią, może dlatego Volkswagen tak głupiał i się wszystko zawieszało, bo jakiś problem z internetem. Wczytywanie impresum. To trochę może potrwać, jak nie ma sieci. No dobra. No, dobra. Podobało mi się. Więc tak, Volkswagen jeździ świetnie, przyspiesza świetnie, ale jest wykonany jak na cenę, no mógłby być wykonany lepiej. Umówmy się, Renault Zoe ma w środku ładniejsze materiały, prawda? Widzisz. No tak, ma ładniejsze materiały, tak. No i to, a jest tańszy, jest jakby mniejszym samochodem, natomiast ten samochód, nie mam pytań. No, jest genialny. Nie wiem, czy genialny, ale jest świetny. Jest. No, robi wrażenie. Hej!